Witam serdecznie w kolejnym odcinku Na Szlaku Smaku. Dzisiaj będzie zupa alzacka. Składniki, jakich potrzebujemy, to tosty, czosnek, cebula, boczek, piwo, olej i bulion. Bulion jest z dużą ilością liścia laurowego i ziela angielskiego. Słuchajcie, ze względu na to, że się zbliża niedługo Dzień Świętego Patryka, czyli w Irlandii będą pili zielone piwo, ja stwierdziłem, że przygotujemy sobie zupę na bazie piwa. Zaczynamy od cebuli, a następnie czosnek. Czosnek mamy pokrojony, cebulę mamy pokrojoną. Olej dosłownie na spód. Przerzucamy cebulę. Co będziemy jeszcze potrzebować do zupy? Słuchajcie, tosty, czyli już tutaj tosty sobie naszykowałem. Tost mamy naszykowany. Będziemy potrzebować patelnię, na której przesmażymy boczek. Boczek widzę, że jest ze skórką, czyli skórkę sobie odkrajamy. Boczek pokroimy w grubszą kostkę. Oczywiście skóry też nie wyrzucamy. Skórę również wykorzystamy. I następnie zalejemy całość bulionem. Słuchajcie, będziemy tą zupę blendować, czyli tosty nam zagęszczą zupę, więc aby pozbyć się ziela angielskiego i liścia laurowego, po prostu użyję sitka. Bulionem, hop. Do tego dodajemy piwo. Ok, wszystko się zagotowało, więc dodajemy, słuchajcie, tosty. Przykrywamy i zamienimy teraz po prostu kuchenki, czyli tutaj wstawię zupę, a tutaj przystawię boczek. Skórkę wrzucimy, aby nam się cała wytopiła, a na drugim palniku wstawię zupę. Zupa maksymalnie 10 minut. Boczek. Ale pachnie. Jednolita masa, super. Tak. Odstawię ją na drugą stronę. Natkę sobie pokroimy. Uwielbiam, jak jest zielono w zupie. Zupę przelewamy sobie do naszej michy. I zobaczcie, i na to wszystko wrzucamy boczek. Delikatnie tłuszczu, żeby się oczka unosiły, i na to natka pietruszki. Jadałem z lubczykiem, także też nada nam nowego smaku. Więcej przepisów znajdziecie na kanale YouTube Na Szlaku Smaku, także zapraszam Was serdecznie na kolejny odcinek. Do zobaczenia, cześć.